Wszystko, cokolwiek dzieje się w świecie materialnym, rzuca jakiś cień. Formuła konkursów rzuca też ogromny cień. Jest ryzykowna. Po pierwsze, jest to formuła bezsensowna z tego powodu, że możemy na przykład sobie teraz powołać komisję, która będzie oceniać chmury, dajmy na to. O, ta chmura jest taka, tamta jest nie taka, ta jest brzydka, tam jest ładna. Albo będziemy oceniać rośliny. I teraz mamy rośliny, jedna powiedzmy, prawda, jest taka, druga jest taka, trzecia jest taka równiutka, ładna, we wszystkie strony się a czwarta dopiero wykiełkowała i rośnie. I teraz proszę mi powiedzieć, czy punktacja dawana na przykład drzewom, ptakom, muzykom jazzowym, którzy są też jakimś, niektórzy się wykluwają, inni się dopiero uczą, jedni być może ich zniszczą narkotyki, czy własne ego, czyli, bo to jest to samo, uciekanie od swojego wnętrza. Czy im się uda, czy nie uda, my tego nie wiemy. W pewnym momencie dajemy jakąś tam im punktację, no i ktoś wygrywa. Ale konkurs za każdym razem jest olbrzymim aktem ignorancji, bo jest wypadkową opinii paru osób, które siedzą w komisji. I teraz tak, jeden odbiera muzykę na poziomie duchowym, bardziej czuje, że to jest piękna dusza w środku. Drugi intelektualnie, o, że fajnie, tam obniżył kwintę i zagrał szereg substytutów, ciąg mediant wtrąconych z połączeniem zwodniczym, które zakończyło się na dominancie wtrąconej do edur. I na przykład jest zachwycony tym i doda punktów. Jeszcze inny będzie patrzył, że po swoich preferencjach, że ten muzyk jest masywny, pięknie, dobrze zbudowany i charyzmatyczny w inny sposób. Jeszcze inny będzie odbierał to jeszcze inaczej, prawda? A jeszcze inny no, będzie chciał, czy na przykład będzie w zespole grał jakiś jego protekowany, bo też takie się zdarzają sytuacje, prawda? I to wszystko, ta kombinacja tych różnych opinii, wniosków, jakichś tam marzeń, zamierzeń, czy też nieuważności czasami, decyduje o finalnym wyniku. Tak więc tak naprawdę ostateczny wynik każdego konkursu jest jakimś takim przypadkiem. To jest jakaś taka loteria. Wiadomo, że poruszamy się już w zakresie tam pewnego poziomu, ale dla mnie osobiście największym, najważniejszym w życiu wydarzeniem, jakie mnie spotkało, było to, jak kiedyś w Petersburgu podczas konsultacji z profesorem Małowem usłyszałem z jego ust następujące słowa, no, nawet nie wypowiedziane do mnie, tylko do tej osoby, która mnie przeprowadziła. Z tego chłopca już nic nie będzie. Z tego chłopca już nic nie będzie. On osiągnął już to, co on osiągnął. Wzbudziło to w moim sercu tak ogromny gniew, taki protest, że ja wiedziałem, że ja kiedyś jeszcze mu pokażę, że on się myli. I czasami taki konkurs właśnie, który odrzuci takiego młodego muzyka, on może zadziałać na dwie strony. Albo go złamie, albo obudzi w nim właśnie to, co się obudziło we mnie. Pamiętam, że potem po chyba 20 latach solidnej pracy, kiedy prowadziłem warsztaty w Akademii Muzycznej w Petersburgu, trzydniowe warsztaty mistrzowskie, kursy mistrzowskie, miałem wywiad właśnie w petersburskim radio i powiedziałem po rosyjsku do profesora Małowa, że bardzo mu dziękuję za te słowa, bo one zmieniły moje życie. Funkcjonuje w rzeczywistości coś takiego, co się nazywa prawem pierwszych połączeń. I te pierwsze doświadczenia, jakie muzyk jazzowy ma na swojej drodze, one bardzo silnie odciskują się w psychice. Ja do dzisiaj pamiętam nazwiska realizatorów swojej pierwszej płyty. To był Rafał Zieliński i Darek Kabaciński, z czego Rafał Zieliński był tylko na jeden dzień, to był Radio Szczecin. Nagrywaliśmy płytę z zespołem Miłość. I to była pierwsza nasza bytność w studio w ogóle i pierwszy nasz kontakt ze stołem mikserskim, z odsłuchami, z tymi wszystkimi kablami, z tymi procedurami, z tymi rytuałami i tak dalej. I to są doświadczenia, które zostają w człowieku na całe życie. Dlatego ja bardzo się cieszę, że mogę czasami młodych muzyków wpuścić do swojego studia, być tam z nimi przez chwilę, wytłumaczyć im coś, pokazać im coś. Ja też na swojej drodze miałem dokładnie ludzi, którzy dokładnie tak samo się zachowywali. Zbigniew Preissner, który pokazywał mi, tłumaczył mi, słuchaj, musisz wprowadzić pauzę. Przecież ja pamiętam, że on pykając fajeczkę, najwięcej nauczyłem się wtedy, kiedy on nie chciało mu się pisać, a ja byłem chętny jakby do pracy. I on mówił, no to weź mi zapisz. On mi gwizdał melodię i ja zapisywałem te melodie, które on komponował w cudzysłowie. Znam, że on sobie siedział i sobie jakby uruchamiał wyobraźnię, a mi się mu zapisywał. I ja się wtedy nauczyłem najwięcej. Ja zobaczyłem, jak on konstruuje melodię, jak on pilnuje. Nie, jednak ten dźwięk przesuniemy tu.
ten wiek przesuniemy tu, a tu damy pauzę. I zrozumiałem, na czym polega, inicjował mnie. I to są takie naturalne rzeczy, kiedy poniekąd dla swojej wygody, ale tak naprawdę korzystając ze swoich własnych olbrzymich zasobów, kompozytor czy muzyk, czy postać, która zajmuje się muzyką, może obdarować tych młodszych swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. To jest naturalny proces, to jest sztafeta. I tak taki destylat się tworzy, że zostają ci ludzie, my siebie nawzajem jakby zapładniamy, nawzajem siebie, uczymy się od siebie nawzajem, zwłaszcza młodsi od starszych poniekąd. Więc to jest naturalny proces, kiedy ja mam możliwość z młodymi muzykami poprzebywać, coś im tam powiedzieć, to staram się to robić. Ale oczywiście bywa też tak, że młodzi muzycy przychodzą i mówią, co ty mi tu będziesz mówił. No, trzeba by zdefiniować pojęcie wygranych i przegranych, bo no, jak to mówi poeta, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Więc tak naprawdę nie do końca można zdefiniować ostateczny cel drogi danego artysty, posługując się tylko fragmentem jego ścieżki. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś okresowe niepowodzenia, wszyscy wybitni muzycy historyczni, jeżeli spojrzeć na ich drogę życiową, takie momenty mieli. I to były momenty tak naprawdę regeneracji, bo porażka jest nieodłączną częścią sukcesu, to trzeba sobie jakby uzmysłowić, nie? Żeby odnieść sukces, sukces zawsze wiedzie przez porażkę, to znaczy prędzej czy później coś tam ci się nie uda. I często ludzie mnie pytają, jak to pan robi, panie Leszku, że wszystkie pana projekty zamieniają się w złoto. No ale w złoto zamienia się, nie wiem, może 4-5% moich projektów. Wszystkie pozostałe lądują niestety w tym innym przedziale barwowym. Odkładanie swoich kompozycji do szuflady ma jedną podstawową zaletę, że zawsze można ten papier z szuflady wyjąć. Więc ja nigdy nie wyrzucam tych szkiców, które zostają odrzucone, czy to w procesie produkcji, czy przez producenta, czy przez reżysera filmu, czy jakikolwiek, czy nie przydają się w ogóle do jakiegoś tam programu, dlatego że wszystko, w co się wkłada energię, jest to pewnego rodzaju inwestycja i później można na tym budować. Już wielokrotnie mi się zdarzyło, że wyciągnąłem z szuflady jakiś tam szkic, który nie został przyjęty i później rozbudowałem go do sporych rozmiarów jakiejś konstrukcji, która później mi się przydała i jest nawet udana. Tym bardziej, że człowiek zaczyna z biegiem lat mieć coraz większy dystans do swojej własnej twórczości. Orientuje się, że są ważniejsze w życiu sprawy niż muzyka na przykład. To znaczy są takie momenty w życiu, że muzyka jest najważniejsza, ale są takie momenty w życiu, że to nie muzyka wcale jest najważniejsza. I to są takie chwile, kiedy trzeba porzucić wyobrażenie o samym sobie i o swoim przekonaniu bycia kimś wyjątkowym, bycia artystą. Prędzej czy później jakby twardy but rzeczywistości, korzystając z praw grawitacji i hierarchii, doprowadzić się do momentu, że zrozumiesz dokładnie, że twoje tutaj pitolenie na pianinku nie jest tak wiele warte, jakby ci się wcześniej wydawało. I to są paradoksalnie bardzo cenne momenty, dlatego że człowiek z większym dystansem podchodzi do swojej własnej twórczości i łatwiej ją wtedy przerobić, łatwiej ją zmodyfikować, odwrócić do góry nogami, przewrócić na lewą stronę, rozciągnąć albo ścisnąć. Muzyka jest medium, które jest bardzo elastyczne, da się w łatwy sposób tym manipulować, jeżeli się rozumie zasady działania tonalności, a jeżeli się ich nie rozumie, to nawet tym lepiej, bo mniej człowiek ma problemów.